Także miły gest za nami, proszę Państwa. Tej kawiarence klientki postawiły osobie bezdomnemu człowiekowi. No, kolację dobrą sobie je tutaj właśnie pod tym cokołem, że tak jak wyrzucano Biblię, czyli chrześcijańskie pismo greckie, do śmietnika na bruk, na glebę, tak teraz na własne oczy przekonałam się, że ludzie czasem stać ich na dobry gest. Rzeczywiście bezdomnej osobie, która na murku siedziała obok, przyglądała się, że to wstyd, 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 same dziady żrą, a nikomu nie postawią, nie dadzą, nie udostępnią. To jest coś okropnego, proszę Państwa. Trzeba się dzielić. Trzeba się dzielić. Szczodrość, gościnność. No dla Warszawy to jest super lekcja, super edukacja. O tam odjeżdża, widzą Państwo, żółty bus do Anglo-Ameryki, Białystok. I tam dużo ludzi prawosławnych jest. No prawosławni z Białegostoku tutaj nie przyjeżdżają raczej. No, nie przyjeżdżają, bo tam mają cerkwie i tam mają dobrze.